Wracamy do Państwa w porannym programie Telewizji w Polsce.pl. Wracamy z ciekawym tematem, o którym myślę, że warto porozmawiać i warto tutaj opisać właśnie różne elementy związane z tą sprawą, a mowa o ostentacyjnym zamanifestowaniu swoich poglądów politycznych przez brytyjskiego muzyka Rogera Watersa podczas koncertu w Gdańsku. O tym wszystkim i o tym, czy właśnie artyści powinni angażować się politycznie, porozmawiamy z moim Państwa gościem, którym w rozmowie telefonicznej jest Piotr Iwicki, muzyk, dziennikarz muzyczny. Halo, czy się słyszymy? Dzień dobry. No, mam nadzieję, że się słyszymy. Z dalekich Mazur pozdrawiam. Słyszymy się jak najbardziej. No i z dalekich Mazur proszę o komentarz właśnie w tej sprawie, w sprawie zachowania Rogera Watersa, tego, że na Telebimie podczas koncertu można było zobaczyć takie hasło jak konstytucja, uwolnijcie media, uwolnijcie sądy. Było hasło, że Trump jest świnią. No i zaprezentowano również listę neofaszystów, w której znaleźli się m.in. Donald Trump, Viktor Orban, Marine Le Pen, czy właśnie Jarosław Kaczyński. To wzbudziło bardzo wiele kontrowersji w naszym kraju. No i pytanie na początek o samą ocenę właśnie tego przypadku, tego zachowania podczas koncertu w Gdańsku, zachowania Rogera Watersa. Znaczy, Roger Waters zawsze słynął z tego, że w jakiś sposób prowokował, coś robił, i zdziwiłbym się, gdyby nic nie zrobił, przyjeżdżając do Polski, gdyby w jakiś sposób nie zamanifestował swojego odmiennego poglądu czy jakiegoś takiego oglądu polityki. Zdarza się, z jednej rzeczy należy sprawę, zacznie się rozmawiać w ogóle na ten temat. Otóż on na pewno nie śledzi sytuacji politycznej w Polsce. On na pewno nie śledzi rozwoju tego, co się dzieje w naszym parlamencie, nie śledzi dyskusji na linii parlament-prezydent, nie śledzi dyskusji na linii koalicja rządząca opozycja, więc jemu musiał to ktoś przygotować, tak? Więc ktoś go, jak to się mówi, zbriefował, ktoś mu przygotował te wizualizacje, a na pewno włożenie nazwiska przewodniczącego, prezesa Partii Prawo i Sprawiedliwość do jednego worka z Putinem, czy z Trumpem, bez względu na to, jaki się ma stosunek do Trumpa, czy z premierem Austrii, tak? Ja danie nad tym nadtytułu neofaszyści, no jest bardzo daleko idącym przerysowaniem, aby nie powiedzieć prowokacją, nie mającą w ogóle żadnego fundamentu, dlatego, bo mocne słowo wpisuje się pięknie w kontekst koncertu rockowego, tak? Bo to jest artysta, który zawsze chciał mieć swoje zdanie, i jeżeli on mówi o demokracji, to wczoraj ktoś pięknie na jednym z profili internetowych napisał, że właśnie ten brak demokracji Watersa spowodował, że nie ma go już w Pink Floyd. To właśnie ten powód, że on nie był demokratyczny w swoim działaniu i on bardzo chciał narzucać swoją wolę zespołowi. Jego w tym zespole już nie ma, zespołu już nie ma, ale przez pewien czas, to dosyć długi, były prowadzone dwie kariery równoległe, czyli Watersa i zespołu Pink Floyd. Ja jako muzyk bardzo doceniam to, co on robi, aczkolwiek już ostatnia płyta pokazała, że idzie jakby w taką stronę trochę zgorzkniałego artysty, który za wszelką cenę chce się przebić. No to się powiedzieć, że na płycie Watersa, pana, który już ma swoje lata, nagle pojawiły się wulgaryzmy, których on nie używał dotąd, tak? Czyli szokujemy, żeby szokować. Nie wiem, jak to nazwać. Ale z drugiej strony trzeba też o jednej rzeczy pamiętać. Bardzo już nie tylko w tym wypadku, ale w przypadku Micka Jaggera czy wypowiedzi Bono z YouTube pojawił się nowy wątek kwestii wchodzenia w politykę przez artystów. I tutaj ze zdumieniem zobaczyłem, że my, pokolenie gdzieś tam Solidarności, Jacka Kaczmarskiego, w ogóle dyskutujemy na ten temat i stawiamy znak zapytania, bo gdyby nie artyści, nie byłoby murów, gdyby nie artyści, nie byłoby, żeby Polska była Polską, gdyby nie artyści, nie byłoby chociażby Give Peace a Chance Lennona, gdyby nie artyści, nie byłoby filmu Dyktator z Charlie'ego Chaplina, który jest jedną wielką farsą na temat Adolfa Hitlera i wszystkiego, co się stało w nazistowskich Niemczech. Gdyby nie artyści, nie byłoby całego ruchu hipisowskiego śpiewającego przeciwko wojnie w Wietnamie. I ja bym mógł mnożyć przykłady. Absolutnie artysta musi się angażować, dlatego, bo często jest tym głosem, który dociera do milionów,
zdając sobie z tego sprawę, że newsowych programów w tej chwili ogląda pewna część, garstka ludzi, którzy są tym zainteresowani. Do młodych ludzi trzeba docierać zupełnie innymi mediami. Oni mają w nosie telewizję, mają w tradycyjnym pojęciu. Tylko myślę, że tutaj też są takie dwie kwestie, dwie strony tego medalu związanego z tym, że artysta jednak angażuje się w politykę. Z jednej strony dobrze, kiedy ten głos jest zabierany w ważnej sprawie i opiera się na faktach. Co innego, kiedy ten głos jest zabierany i opiera się w zasadzie na fake newsach. Czy tutaj, tak jak w tym przypadku, no mamy wsadzenie do, tak jak pan już wspominał przed momentem, jednego worka z Donaldem Trumpem, Wiktorem Orbanem, Władimirem Putinem, Jarosława Kaczyńskiego i podpisaniu tego worka, że to są neofaszyści? Znaczy akurat włożenie z Orbanem nie jest złe, tylko ten nadtytuł jest idiotyczny, tak? Bo to znaczy, że ktoś nie rozumie słowa faszyzm, tak? To jest pierwsza rzecz. Ktoś chciał uderzyć bardzo mocno, ale chybił, dlatego, bo wszyscy sobie zdają z tego sprawę z niesmaku tej całej sytuacji. Nawet ci, którzy są po drugiej stronie lustra, ci, którzy są przeciwnikami Jarosława Kaczyńskiego i jego linii programowej, zadają sobie pytanie, zaraz, ale chyba zaczynamy zatracać poczucie rzeczywistości, tak? Bo jeżeli stawiamy znak równości pomiędzy Putinem a Kaczyńskim, no to znaczy, że ktoś nie odrobił lekcji. I tak powiedziałem, ktoś przygotował to testowi, ktoś to przecież zrobił, ktoś go, jak to się właśnie powiedziałem, przygotował, zbriefował po naszym dziennikarskim językiem. No tak, tylko teraz jaka jest wiarygodność takiego artysty? Artysta dla tych, którzy tam przyszli, pewnie by się to podobało, dlatego, bo to jest cyrk, tak? Sztuka to jest też cyrk na scenie. Pamiętajmy o tym, że my ciągle jesteśmy kontynuatorami jako artyści. Ja mówię to w tym momencie jako muzyk na scenie. Minstreli. Jesteśmy kontynuatorami tych, którzy robili na dworach sztuczki różne, tak? Jest dla ludzi, tworzymy dla ludzi, a przecież nic tak dobrze nie działa jak prowokacja. Cała muzyka punk była oparta na tym, że wypowiedz swój gniew, a potem każdym tekstem piosenki, utworu, go poprzyj i udowodni. Tak to jest. No, prowokacja jest pisana w sztukę, była i będzie. Także tutaj nie ma dwóch zdań. Water chciał to w ten sposób pokazać. Na pewno jemu blisko jest do tej strony, która przypisuje sobie wszystko, co jest związane z obaleniem muru berlińskiego. Przecież sam wykonywał The Wall, tak, w Berlinie z tej okazji, więc on będzie zawsze bardziej bliżej Wałęsy na przykład niż Kaczyńskiego, sobie powiedzmy to jasno, tak? Kaczyński jest dla niego kimś, kto w jego mniemaniu jest opozycją do Wałęsy, no i taki jest pewnie zbudowany wizerunek w tym wszystkim, a pamiętajmy na to od jednej rzeczy, że bez względu na ocenę naszą i na te wszystkie fakty, które wychodzą po latach na temat Lecha Wałęsy, na Zachodzie on ciągle będzie ikoną Solidarności i z tym murem będziemy musieli się bardzo często zderzać, bo wszystko, co powie się, jakiekolwiek dokumenty będą, jakkolwiek one będą autentyczne, zawsze Zachód powie, że to jest uderzenie w Wałęsę, żeby zdeprecjonować jego dokonania, tak? Taka będzie prawda i będziemy się odbijać od tego muru, od tej szyby, dlatego, bo Zachód jak już sobie wyrobi pewne opinie, zaszufladkuje, wpisze kogoś w schemat, to się od tego nie cofnie, bo musiałby się przyznać do błędu, a Zachód bardzo nie lubi się przyznawać do błędu. Czy możemy zatem spodziewać się w przyszłości kolejnych takich prowokacji ze strony artystów, użycia właśnie takich mocnych i stwierdzeń, które w zasadzie nie powinny padać, porównań, które nie powinny się zdarzać? Na pewno zawsze będą, tak? Tylko że jest jeszcze jedna rzecz. Młodzi artyści mają to w nosie. Oni są w show biznesie i oni nie chcą wchodzić w politykę. Oni muszą tylko sprawdzać ilość zer na swoim koncie. Kiedy przyjedzie Ed Sheeran, on nie będzie rozmawiał o polityce. Kiedy nie będzie wchodził w żadne retoryki, bo on adresuje swój produkt zupełnie do kogoś innego. Mówię słowo produkt z całą świadomością tego, bo ta muzyka jest wyzuta z idei. Dlatego, bo idea takiego buntowniczego grania to były lata 60., 70., trochę lat 80. To się w pewnym sensie dopełniło i jakby nie patrzeć, Waters, jedni powiedzą dinozaur, inni powiedzą ikona tej muzyki i buntu i chwała mu za The Walla, za to, co tutaj zrobił. No, no cóż, no to jest starszy pan, niekoniecznie musi już wiedzieć, co się wokół niego dzieje. No, ale z drugiej strony ja słyszałem komentarze od osób, które no, są fanami tej muzyki, są fanami Rogera Watersa i te komentarze były bardzo nieprzychylne, że mocno się zawiodły właśnie na tej osobie, że w taki sposób się angażuje na scenie politycznej, że zakłada tą koszulkę Komitetu Obrony Demokracji, że to jest taki w pewien sposób upadek tego wszystkiego, co sobą wcześniej ten muzyk i ta muzyka prezentowali. Tak, ja też znam idiotów, którzy zakładają Che Guevarę i noszą na koszulkach, nie wiedząc kompletnie,
o jego zbrodniczej działalności. Jest tylko ten mit romantycznego komunizmu, który jest atrakcyjny dla młodych ludzi, ale na przykład kiedy ostatnio pokazane zostało w internecie zdjęcie, jak Che Guevara osobiście rozstrzeliwuje kobiety, no to bardzo szybko zaczęto mówić, że to jest fake. Poza tym, że to nie był fake, tak? I mówię tutaj, atrakcyjność protestów w muzyce rockowej w szczególności będzie zawsze istniała, tylko że ona będzie już w sensie historycznym, tak? No Roger Waters wychodzi, wszyscy traktują go jako ikonę. Na pewno byli tacy, którzy byli zachwyceni tym, co zrobił, ale faktycznie ci, którzy są przeciwni i zdegustowani tym, co zrobił, są w większości i tutaj się nie ma co oszukiwać. Teraz też myślę takie pytanie o to, czy powinniśmy też podnosić ten temat, czy może po prostu gdzieś go zostawić i to w pewien sposób spowoduje, że takie inicjatywy, takie akcje po prostu umrą śmiercią naturalną i nie będzie o czym tak naprawdę mówić. Nie będzie też podnoszenia takich wydarzeń do rangi jakichś wydarzeń bardzo medialnych. Bingo, dokładnie pan powiedział to, o co tu w tym wszystkim chodzi. Tu właśnie chodzi o to, żeby to akcja wzbudziła taką kontrakcję, żeby z jednej strony pobudzić tych, którzy stoją za tymi hasłami, bez względu na to, jak wielu ich jest, a z drugiej strony pobudzić także i, jak to się mówi, wyrwać do głosu tych, którzy są po drugiej stronie tej samej, nie chcę użyć słowa barykady, ale którzy są po drugiej stronie tej samej opinii, tego samego kija, tak? Bo każdy kim ma końce. I jeżeli Waters wychodzi i mówi to, co mówi, odzywają się głosy tych, którzy są przeciwko, co oczywiście wzmacnia to, co on zrobił, a przecież jemu o to chodziło. Przecież on nie robił tego po nic. Teraz na pewno gdzieś tam ktoś pójdzie, o, to ten Waters, co zrobił to i tamto i kupi sobie The Wall, kupi sobie I'm Set to Death, kupi sobie któryś z jego krążków, być może wcale nie najlepszy ostatni, bo to jest show biznes. I jeżeli zaczniemy traktować show biznes absolutnie poważnie, tak jak traktujemy filozofów, mentorów czy mądrych ludzi polityki, to będzie błąd, bo ci ludzie nie mają, jak to się mówi, backgroundu do tego, żeby zarządzać ludzkimi sumieniami. Oni kiedyś rościli sobie do tego prawo, kiedyś byli głosami pokolenia. W tej chwili już nie są. Ja myślę, że ta frustracja także buduje w nich postawę, że oni będą ten głos coraz bardziej chcieli, coraz głośniej podnosić i swoje opinie głosić, no ale prawda jest taka, że to my właśnie w tej chwili rozmawiając nadajemy ten szum i podnosimy to do rangi wielkiego wydarzenia i pytanie kluczowe, czy warto? No właśnie, czy warto, tu stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o ten temat. Piotr Iwicki, muzyk, dziennikarz muzyczny, był moim państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę dobrego dnia. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam. Drodzy państwo, to wszystko teraz. Przed nami chwila przerwy i wracamy do państwa tuż po niej, więc zachęcam do tego, aby pozostać z nami.